Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie na portalu Widotesty.pl. Ja jestem Dawid. Dzisiaj zapraszam Was na przede wszystkim test oraz na recenzję karty graficznej od Gigabyte z chłodzeniem Windforce czy GTX 760, ale jest to wersja z 4 GB pamięci na pokładzie. Zapraszam. No i teraz przyjrzeć się troszeczkę bliżej karcie, zanim przejdziemy sobie do takich testów praktycznych. Jeżeli chodzi o wygląd tej karty, to powiem Wam, że mi osobiście ona przypada do gustu. Przede wszystkim tak, mam tutaj 3 wentylatory Windforce 3, chłodzenie jakby nie patrzeć, inaczej być nie może. Natomiast obudowa, choć plastikowa, to jest bardzo dobrze wykonana i sprawia wrażenie nawet takiego szczotkowanego aluminium, a to z uwagi na to, że to nie jest całkowicie gładki plastik. Nie jest on błyszczący, co się naprawdę bardzo chwali, dlatego też i nie łapie tak szybko odcisków palców. Co do strony przeciwnej, to przede wszystkim tak, mamy czarne PCB, natomiast jak widzicie jest błyszczące, tak zostało polakierowane. Karta jest dość długa, całość jest tutaj wzmocniona takim aluminiowym stelażem, to dosyć dobrze widać. Bardzo dobrze sprawdza się w praktyce, usztywnia kartę, karta nie wisi, nie ugina się. Co do chłodzenia, no to tutaj oczywiście mamy 2 aluminiowe, stosunkowo duże radiatory i aż 6 6-mm rurek cieplnych, z czego wszystkie przebiegałem przez ten radiator, który znajduje się bezpośrednio nad rdzeniem karty graficznej i tu widzimy też, on jest masywniejszy. Natomiast ten drugi radiator wielkościowo on jest bardzo podobny, natomiast tutaj już mam tylko 5 rurek cieplnych, które przez niego przebiegają i on już nie jest tak masywny. Co do zasilania karty, mamy tutaj jedno podpięcie 8, jedno 6-pinowe i zalecany zasilacz to jednostka 500 W. Co do portów, może od portów zaczniemy. Tutaj mamy z kolei dość standardowy układ. 2 razy DVI, pełnowymiarowy DisplayPort oraz pełnowymiarowy port HDMI. Jeżeli chodzi o komunikację z komputerem, to tutaj oczywiście jest tradycyjnie slot PCI Express razy 16, w standardzie oczywiście 3.0. Mamy 2 mostki, które umożliwiają nam łączenie tej karty w konfigurację SLI. Co do jej długości, to tutaj karta, trzeba przyznać, że zaskakuje, ponieważ to jest konstrukcja dosyć duża. I zobaczmy tutaj całość, łącznie z układem chłodzącym, ma to sporo, ponad 20 cm, bo do końca układu chłodzącego mamy około 28 cm, około, ponieważ to jest niecałe 28 cm w praktyce. Co do parametrów technicznych tej karty, poszczegóły zapraszam Was na nasz portal, natomiast tych najważniejszych. Mamy tutaj standardowo 1152 jednostki cieniujące. To, co jest właśnie taką cechą charakterystyczną tej karty, to to, że tutaj zostało zainstalowane aż 4 GB pamięci oczywiście typu GDDR5 z szyną 256-bitową. Co do taktowania pamięci, to mamy taktowanie całkowicie standardowe, takie samo jak na konstrukcji referencyjnej, czyli fizycznie 1502 MHz. Co do taktowania rdzenia karty graficznej, to słuchajcie, testowane dzisiaj Windforce od Gigabyte'a jest konstrukcją najwyżej taktowaną, ponieważ mamy tutaj zegar ustawione standardowo na 1085 MHz, a 1150 MHz w trybie Boost. Testy praktyczne naszej karty graficznej rozpoczniemy tradycyjnie od pomiaru temperatury, bardzo ważny element, od pomiaru głośności oraz od pomiaru sprawdzimy, ile nasz zestaw testowy, ale pamiętajcie, cały zestaw testowy pobiera prądu. I od tego zaczniemy. Zobaczmy, na wattomierz komputer już jest tu włączony jakieś 20 minut, nieobciążany. Pobór prądu niecałe 66 W. Teraz zobaczmy temperaturę takiej karty nieobciążanej. Tutaj mamy informacje o samej karcie. No i oczywiście temperatura, jak widzicie, minimalna to 30 stopni Celsjusza, a aktualnie jest to 31 stopni Celsjusza. Ja teraz się troszeczkę wyciszę i zobaczymy, jak głośna jest ta karta, kiedy komputer jest nieobciążany. Tutaj wszystkie wentylatory w obudowie są oczywiście powyłączane, a chłodzenie mamy pasywne, więc tym nie musimy się martwić. Jedyny, który jeszcze pracuje, to na karcie graficznej. No ja się wyciszę i zobaczymy, ile decybeli będzie generowała konstrukcja Gigabyte'a. Decybela, myślę, że taka wartość będzie tutaj reprezentatywna i rozpoczynamy sobie dalsze pomiary. Jak widzimy, nasza karta graficzna jest już tutaj od dłuższego czasu obciążana. Na razie obciążana jest sama karta graficzna, więc jeszcze poboru prądu sobie nie sprawdzamy, chociaż tak, że tak powiem, z ciekawości Wam pokażę. Natomiast teraz zobaczmy,
jak głośna jest ta karta pod obciążeniem. Decybela. Ta wartość tutaj na naszym sonometrze pojawia się najwcześniej, najczęściej i zobaczcie, że wszystkie wentylatory nadal nie pracują, tak więc to jest wartość, którą tutaj mamy. Teraz tylko z ciekawości zobaczcie, przy nieobciążonym procesorze pobór prądu już wynosi 320 W, natomiast pamiętajcie, my bierzemy i bierzemy pod uwagę pobór przez całą platformę podczas obciążania. No i teraz sobie sprawdzimy, jaka była temperatura maksymalna karty. Tu oczywiście posłuży nam do tego program MSI Afterburn i zobaczcie, to były 74 stopnie, ja bym powiedział nawet, że zaledwie 74 stopnie. Nasza cała platforma testowa już jest od dłuższego czasu tutaj obciążana i zobaczmy sobie teraz wartość, jaka nam się pojawiła maksymalnie na naszym wattomierzu, czyli ile prądu pobrała cała platforma testowa. Ciut ponad 420 W. Moi drodzy, słuchajcie, teraz rozpoczynamy test, natomiast nie widzicie FPS-ów, ponieważ te wyniki takie, powiedzmy, standardowe z gier zobaczycie sobie na naszym portalu. Natomiast ja wam chcę pokazać coś innego, a mianowicie chcę, żebyście widzieli, po co tak naprawdę jest potrzebne nam te raptem 4 giga pamięci na tej karcie graficznej. Mianowicie w tym momencie mamy nic innego jak uruchomioną grę, no, Mafia 2, myślę, że wielu z Was poznaje. W tle jest również włączony program MSI Afterburner. To, co my będziemy robili, to my sprawdzimy sobie, ile pamięci zostanie wykorzystanych przez naszą kartę graficzną podczas tej rozgrywki. Na początek... O, mam od razu pierwszą stację. Gramy sobie na jednym monitorze. Natomiast na pewno już widzicie, że przygotowane są kolejne dwa, tak więc będziemy sobie tutaj uruchamiali tą grę również na trzech monitorach. Ona nam bardzo dobrze pokaże właśnie wykorzystanie pamięci. Tak więc sprawdzimy sobie, od razu kolejny punkt sobie ustawimy. Niech on będzie gdzieś dalej, tak żebyśmy też więcej miasta sobie, że tak powiem, przejechali. I zobaczymy, czy ta pamięć na karcie jest tutaj wykorzystywana, czy nie jest wykorzystywana. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało w praktyce. Tak jak wspomniałem, normalne pomiary klatek na sekundę FPS-ów będą dostępne na naszym portalu, tak więc tutaj nie będę już się na tym rozwodził. Zobaczymy, czy zastosowanie po prostu tak dużej ilości pamięci na karcie graficznej pokroju GTX 760 jest w jakikolwiek sposób uzależnione. Tak więc ja do Was jeszcze chwilę pogram i za chwilę wracam już na trzech monitorach. Wychodzimy z gry i zobaczymy teraz, ile pamięci było tutaj wykorzystane. Jak widzicie, karta graficzna była w zasadzie wykorzystywana maksymalnie. Natomiast jeżeli chodzi o pamięci, to to było maksymalnie 555 MB, czyli stosunkowo niedużo. Powiem Wam, że zrobię jeszcze przy okazji jeszcze jeden test Medal of Honor Warfighter w multiplayer i zobaczymy, jak tutaj jeszcze też sytuacja będzie się przedstawiała. No i słuchajcie, teraz jest włączona rozgrywka na wszystkich monitorach, na wszystkich trzech monitorach. Tak więc sprawdzimy sobie, jak tutaj będzie wyglądała teraz sprawa. Ok, bierzemy sobie samochód i słuchajcie, tak samo jak to miało miejsce wcześniej, jedziemy sobie kilka punktów tutaj, że tak powiem, odwiedzić. No i sprawdzimy, jak wygląda teraz wykorzystanie pamięci. Natomiast co ważne, w Medal of Honor Warfighter, to od razu Wam już powiem, na jednym monitorze użycie pamięci było większe, to sporo większe, bo to było 1059 MB. Tak więc dobrze, że jeszcze ten test również wykonam, pokażę Wam różnicę. I również sobie na trzech monitorach medala uruchomimy i sprawdzimy, ile tam pamięci jest wykorzystywane. I ja tradycyjnie do Was wracam, natomiast teraz pokażę już Wam wykorzystanie pamięci na trzech monitorach po rozgrywce w medala. Zobaczcie, teraz gramy, a właściwie już powoli kończymy, bo tutaj za chwilę rozrywka się zakończy w Medal of Honor Warfighter. Tak więc... A, i zginąłem od razu. Za chwilę będzie koniec tej rundy i zobaczymy sobie wynik, ile tutaj pamięci jest pobierane. Ile pamięci jest w użyciu przez kartę graficzną i czy ma, za chwilę sobie w podsumowaniu powiemy, to jakikolwiek sens.
są kuloodporne. A nie, 27% życia. I się partia zakończyła. Tak więc słuchajcie, idziemy sobie na pulpit i zobaczymy, ile pamięci było pobierane. Sprawdzimy sobie od razu wszystkie porównania. Teraz czas na podsumowanie tego naszego zestawienia testów. Pierwsze dwa screeny to są screeny z rozgrywki na jednym monitorze Mafia oraz Medal of Honor Warfighter. W obydwu przypadkach, zresztą we wszystkich czterech, praktycznie mieliśmy maksymalne wykorzystanie procesora od 98 do 99%. Jeżeli chodzi natomiast o to, co nas bardziej interesuje, czyli wykorzystanie pamięci, to zobaczcie, najmniej wykorzystywanej pamięci było w grze Mafia 2 i tutaj to wykorzystanie na jednym monitorze wynosiło 555 MB maksymalnie. W przypadku, kiedy uruchomiliśmy tą grę na trzech monitorach, karta graficzna nadal była wykorzystywana w 98% najczęściej, natomiast wykorzystywanie pamięci wzrosło do 831 MB. W przypadku Medala, tutaj wykorzystanie pamięci wynosiło na dzień dobry na jednym monitorze 1059 MB. Tak więc mieliśmy już ponad 1 giga wykorzystania, pamiętajcie, w rozdzielczości Full HD, jeden monitor Full HD. W przypadku, kiedy uruchomiliśmy tą grę na aż trzech monitorach, maksymalne wykorzystanie pamięci wynosiło tutaj 1747 MB, czyli jeszcze był drobny zapas do 2 GB. Natomiast, jak widzicie, wzrost w porównaniu do 1000 z hakiem mamy i to zdecydowany. Drodzy, czas na podsumowanie naszych testów oraz całej recenzji karty, którą dzisiaj testowaliśmy, czyli GTX 760 Windforce 3 od Gigabyte'a. Jeżeli chodzi o wydajność tej karty, zarówno w testach syntetycznych, jak i w grach, widzimy, że ta karta to jest karta najbardziej wydajna z wszystkich 760 przez nas testowanych. Natomiast tutaj od razu zaznaczam, to nie jest kwestia tego, że mamy tutaj aż 4 GB pamięci, ale tego, że ta karta miała najwyżej ustawione taktowanie zegarów z wszystkich wcześniej testowanych kart. Większe różnice są widoczne w testach syntetycznych niż w grach, natomiast w grach również ta karta wyprzedza konkurencję, która była zdecydowanie po prostu niżej taktowana jak na 760. Co do temperatury pracy tej karty, to tutaj myślę, że nie ma w zasadzie czym się zaskakiwać, ponieważ chłodzenie Windforce 3 sprawdziło się bardzo dobrze i ta karta to jest jedna z chłodniejszych 760, czy jedna w ogóle z chłodniejszych kart w naszym całym zestawieniu. Niestety, ale jest to opłacone dosyć dużą głośnością tej karty, nie w spoczynku, ponieważ tu wtedy karta jest prawie że niesłyszalna, ale właśnie podczas obciążenia wtedy tą kartę, wtedy te trzy wentylatory, które są tutaj zainstalowane, słychać. Co do ilości pamięci i w ogóle zakupu, opłacalności zakupu tej karty. Nie mogę z czystym sumieniem polecać tej karty, przede wszystkim dlatego, że to, co pokazały nasze testy, to jeżeli chodzi o wykorzystanie pamięci przez tą kartę, nawet w bardzo wysokich rozdzielczościach, bo ja tylko przypomnę, że ta rozdzielczość na trzech monitorach to było 5760 na 1080 pikseli. Mamy zdecydowanie wyższe wykorzystanie pamięci przez kartę, ponieważ, jeszcze raz tu się posłużę ściągą, w tej bardziej wymagającej grze, jeżeli chodzi o wykorzystanie pamięci, to na jednym monitorze to było 1059 MB, pamięci było zajęte, pamięci karty oczywiście, natomiast po podłączeniu dwóch monitorów, po zdecydowanym zwiększeniu rozdzielczości, to było 1747 MB zajęte. Mamy co prawda tutaj stosunkowo nieduży zapas do 2 GB i w zależności od tego, w jaką grę chcielibyśmy pograć, to te 2 GB jesteśmy w stanie bez problemu przekroczyć i wtedy ma to znaczenie. Natomiast nawet do kart, które czasami mają 3 GB pamięci, mam tutaj spory zapas. Jedna uwaga, dlaczego też tej karty całkowicie nie skreślam? Przede wszystkim dlatego, że to, co również pokazały te same testy, to mamy zdecydowany wzrost zużycia pamięci czy użycia pamięci przez kartę w zależności od rozdzielczości. Im wyższa rozdzielczość, tym wyższe wykorzystanie pamięci. I druga ważna rzecz to przede wszystkim, że tutaj dużo zależy od gry, bo w przypadku na przykład Mafii 2 tam nawet na trzech monitorach było wykorzystywane mniej pamięci niż w przypadku Medala na jednym. Ilość pamięci wykorzystywana przez Medala na trzech monitorach jest w ogóle nieporównywalnie większa do Mafii. Oczywiście gdybyśmy tych gier przetestowali więcej, moglibyście sobie zobaczyć, jak to wygląda w przypadku też innych gier, które być może posiadacie. Natomiast zwróćcie właśnie uwagę na to, ile te gry, w które gracie, potrzebują pamięci nawet na jednym monitorze. Jeżeli będziecie chcieli kiedykolwiek podłączać 3, pamiętajcie, że to użycie pamięci będzie o wiele większe.
Dla kogo jest więc ta karta tak naprawdę? To jest jedna z droższych konstrukcji 760. Przede wszystkim z uwagi właśnie na zdecydowaną większą ilość pamięci. Dlatego moim zdaniem to nie jest karta dla osób, dla graczy, które grają standardowo na jednym monitorze przy stosunkowo niskiej rozdzielczości, jaką jest Full HD. To ta karta tutaj nie zostanie wykorzystana, nie zostanie wykorzystany potencjał tej pamięci, ponieważ z uwagi na jej wysokie taktowanie bazowe, ta 760, tu też to jest ważne, jest wydajniejsza od swojej niżej taktowanej konkurencji, a wszystkie karty, zarówno te konkurencyjne, jak i to, możemy też spróbować delikatnie oczywiście podkręcić. Natomiast dla kogo ta karta jest? Przede wszystkim to jest dla osób, które mają programy, czy nawet gry takie, które potrzebują bardzo dużo pamięci i chcą uruchamiać te gry w naprawdę dużych rozdzielczościach. I tu nie mówię o Full HD jako dużej rozdzielczości, ale o rozdzielczościach zdecydowanie wyższej. Jak wiecie, powoli nadchodzi era i monitorów, i telewizorów 4K. Tam mamy naprawdę rozdzielczości, które będą już wymagające, jeżeli chodzi o ilość zainstalowanej na karcie graficznej pamięć RAM. Dlatego tylko w takim przypadku ta karta może mieć pewne uzasadnienie. I tu jeszcze jeden aspekt wydajnościowy. Jeżeli chodzi o grę na trzech monitorach, bardziej tak naprawdę cierpi wydajność całej karty niż tak naprawdę ilość pamięci RAM, ponieważ nie dało się grać tutaj na ultra, a nawet gra na wysokich ustawieniach szczegółowości grafiki nie była dostatecznie komfortowa. Nie jest to wina pamięci, ale po prostu wydajności samej 760, która przy takiej rozdzielczości już powoli zaczynała sobie trochę gorzej radzić. To musicie również brać po prostu pod uwagę. Dlatego ta karta nie jest przeze mnie całkowicie skreślona, natomiast zakup czy opłacalność jej zakupu jest tutaj pod pewnym znakiem zapytania. Jest to konstrukcja dosyć dziwna, natomiast moim zdaniem ta karta może dostać tutaj neutralną ocenę 3 i myślę, że to będzie na tyle w tym teście, w tej recenzji. Oczywiście po więcej, po wszystkie wyniki, przede wszystkim wyniki, słuchajcie, z tych gier standardowo oraz multi w Battlefielda oraz Medala na jednym monitorze normalnie na rozdzielczości Full HD. Zapraszam Was do recenzji tekstowej, do której link oczywiście tradycyjnie znajdziecie w opisie tego filmu. Do zobaczenia w następnych.